Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. Nazywam się Tomasz Kowalczyk i prowadzę kanał na YouTube o nazwie CryptoDev. W tym module przedstawię Ci, w jaki sposób można weryfikować programistów będących członkami zespołu projektu kryptowalutowego. Przede wszystkim przeglądając GitHuba, głównie stronę organizacji danego projektu w tym serwisie i chcąc poznać trochę więcej szczegółów, trochę więcej faktów odnośnie poszczególnych członków jego zespołu, warto zwrócić uwagę na to, czy ta organizacja posiada publicznie widoczne osoby do niej przypisane. Tutaj na bazie przykładu Orchid Technologies takich publicznych członków tego projektu nie ma. Natomiast przechodząc chociażby do projektu XYO Foundation, tutaj widzimy, że jest już jedna osoba, która jest jawnym członkiem tego zespołu. Kolejna ciekawa i o wiele lepsze podejście reprezentuje na przykład projekt Decentraland. Tutaj mamy aż 19 członków zespołu, którzy jawnie należą do tej organizacji i dla niej pracują. Dlatego tutaj pierwszym krokiem, jakim ja bym wykonał w celu weryfikacji, to po prostu sprawdzić te osoby, które są widoczne w zakładce People. Oznacza to, że są oni przypisani właśnie do organizacji na GitHubie. Jeśli natomiast tych osób tutaj nie ma, to kolejną metodą, aby sprawdzić, czym ci ludzie tak naprawdę się zajmują, czy w ogóle czymś się zajmują, jest wejście w wybrane repozytorium i tutaj mamy w prawym rogu contributorów, czyli osoby, które uczestniczą w tworzeniu kodu. I tutaj należy rozróżnić, że tak naprawdę członkowie organizacji i ci contributorzy, osoby uczestniczące w tworzeniu projektu, to nie zawsze są te same osoby i nie zawsze osoba będąca uczestnicząca w tworzeniu projektu należy do organizacji. Są to projekty otwarto źródłowe, także tak naprawdę każdy z nas może w nim brać udział, może w nim uczestniczyć, oczywiście posiadając odpowiednie umiejętności. Jeśli chodzi o osoby zaangażowane w projekt, które nie są przypisane do organizacji, to najłatwiej ich pośledzić w zakładce Insights, tutaj w menu Contributors. Po wybraniu, kliknięciu na nick danej osoby, przechodzimy do jego profilu na GitHubie i tutaj szereg ciekawych informacji można tak naprawdę już wyczytać. Przede wszystkim widoczna w centralnej części okna tabela informuje nas o aktywności danego programisty, danej osoby na całym portalu GitHub. To pozwala nam ocenić, jak bardzo zaangażowany w programowanie jest dany człowiek. Tu na przykład na przykładzie tego pana Saulik widzimy, że od 2 miesięcy mniej więcej nie uczestniczy on w rozwoju żadnych prac. To również obrazuje aktywność na prywatnych repozytoriach, także możemy być spokojni, że również prace w tych prywatnych, czyli w tych niewidocznych repozytoriach nie są tutaj przez tego pana na ten moment, przynajmniej przez ostatnie 2 miesiące, praktykowane. Warto również zwrócić uwagę, jakimi technologiami i czym dana osoba się zajmuje oraz czy odpowiada to temu, co ten człowiek tak naprawdę robi w projekcie, ponieważ czasami są tak duże rozbieżności, że po prostu można stwierdzić, że tak naprawdę ten człowiek, ta dana osoba czy to konto jest sztucznie do wybranego projektu przypisana. Przechodząc do kolejnego przykładu, mamy tutaj pana Ari Trow, właśnie z fundacji XYO i tutaj również możemy prześledzić przede wszystkim liczbę aktywności na GitHubie. To nie jest tylko liczba commitów, ale to jest na przykład liczba zmerdżowanych pull requestów, liczba założonych branch, liczba issue. Także jest to wszelka aktywność tego pana na GitHubie w kontekście różnych projektów. Tutaj dla przykładu ten pan nie posiada żadnych publicznych, otwarto źródłowych repozytoriów, czyli tak naprawdę nie ma czym się pochwalić w środowisku programistów, nie ma żadnego projektu, którego kod można byłoby przejrzeć, a tym samym pokrótce
rozpoznać się w jego umiejętnościach. Tutaj omawiany wcześniej przykład, omawiany wcześniej pan posiada wybrane repozytoria. Warto natomiast również zwracać uwagę, czy nie są to tylko tak zwane sforkowane repozytoria, czyli skopiowane z innych i ewentualnie coś dodawane. Warto prześledzić, czy dana osoba utworzyła jakieś repozytorium zupełnie samodzielnie i czy prowadzi je, aktualizuje właśnie w zgodzie z przebiegiem czasu. Kolejny przykład, tutaj właśnie Decentraland. Bardzo dużo osób w tej organizacji. Wybierzmy pierwszego z nich. Tutaj widzimy, że ta osoba ma dosyć sporą aktywność na GitHubie, jest użytkownikiem tego portalu w wersji Pro, czyli w wersji Professional. Dodatkowo przy tej osobie mamy możliwość zorientowania się, jakie główne zadania realizuje właśnie w kontekście tworzenia projektu programistycznego. Tutaj widzimy, że 60% czasu poświęca na komitowanie, czyli na dodawanie zmian do repozytoriów, 12% czasu na code review, czyli tak naprawdę przegląda pracę innych członków zespołu i ewentualnie weryfikuje je, wprowadzając zmiany lub zatwierdzając je na środowisko produkcyjne. Ta osoba również prawie 20% czasu spędza na issue, czyli na tworzenie, na komentowanie, na ogólnie na zarządzanie problemami związanymi do projektu. 10% na pull requesty, czyli na te zmiany w kodzie, które poprzez tworzenie branch'a są możliwe do dodania do głównej gałęzi kodu, tym samym wzbogacając funkcjonalność całego projektu. Warto również zwracać uwagę na to, od kiedy dana osoba jest użytkownikiem GitHuba. Tutaj widzimy, że ten człowiek jest zarejestrowany od 2008 roku i wybierając poszczególne lata, tak naprawdę możemy prześledzić, nad czym ta osoba pracowała i czym się zajmowała i czy w ogóle jakąś aktywność miała. Tutaj widzimy, że tak naprawdę jakiekolwiek prace tego pana na GitHubie zaczęły się od 2015 roku, pomimo to, że posiadał on konto od 2008. Niemniej jednak przez te parę pierwszych lat funkcjonowania na portalu jego aktywność była dosyć znikoma. Natomiast tutaj w obrębie organizacji Decentraland również mamy możliwość przefiltrowania jego aktywności i widzimy krótki opis, czym tak naprawdę ta osoba się zajmuje. To wszystko, jeśli chodzi o tą część opisującą i pozwalającą na weryfikowanie członków zespołu. Krótko podsumowując, zwracajmy uwagę na publicznych członków organizacji, zwracajmy uwagę na ich matrycę aktywności, czym oni się dokładnie zajmują, w jakich technologiach pracują i co na rzecz danego repozytorium wykonują. Bardzo dużo kont na GitHubie może być utworzonych sztucznie, aby generować ruch i tak naprawdę niewiele wnoszących do funkcjonalności całego projektu. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję.